Dzień dobry, Piotr Zychowicz, Historia Realna i kolejna dyskusja, kolejna rozmowa. Tym razem o sprawie bardzo bieżącej. Otóż no, dowiedzieliśmy się właśnie, o tym wszyscy w branży rozmawiają, że Polska ma kupić czołgi Abrams od Stanów Zjednoczonych. I moim gościem dzisiaj jest Jarosław Wolski, z Nowej Techniki Wojskowej, jeden z najlepszych ekspertów zajmujących się bronią pancerną. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zanim przejdziemy do rozmowy, moja tradycyjna prośba do widzów. Wspierajcie nas, drodzy państwo, poprzez lajkowanie filmów, komentowanie tych filmów, subskrybowanie kanału Historia Realna, no i wspierajcie też nas na portalu Patronite. To ja mam takie pytanie otwarciowe. Najlepszy czołg świata, pogromca postsowieckich czołgów, Abrams, legenda nowoczesnego pola bitwy. Jaka jest twoja opinia o tym czołgu? Czy to jest najlepszy czołg świata? Znaczy, generalnie nie ma czegoś takiego jak najlepszy czołg świata. Nie sposób jest wybrać najlepszego czołgu świata z bardzo prostej przyczyny. Każde państwo opracowuje daną maszynę z punktu widzenia wymagań własnych sił zbrojnych. Najpierw się patrzy na własne siły zbrojne, a potem patrzy się na potencjalny eksport, sukcesy eksportowe czy też popularność maszyny. Niewątpliwie gdybyś postawił pytanie troszkę inaczej, czyli zapytałbyś się mnie, w jakim czołgu chciałbym siedzieć na polu walki, to bym powiedział Merkava MK4 Barak albo M1A23 SEPV. I tak, chciałbym bez wątpienia na polu walki, gdybym miał taką nieprzyjemność się tam znaleźć, siedzieć w Abramsie. Dlaczego? Ponieważ cała amunicja jest odizolowana od przydziału załogi, dokładnie cała, w Merkawie nie cała, to jest ważna różnica. W związku z tym Abrams bez wątpienia jest najbezpieczniejszy dla załóg, jeżeli coś pójdzie nie tak. Natomiast czy to jest czołg najlepszy? Pod pewnymi parametrami jest najlepszy, pod innymi jest gorszy, na przykład od Leoparda albo gorszy od Merkawy. Jest to bez wątpienia bardzo dobrze zbilansowany czołg. Czołg dopracowany, czołg, który jest już przy końcu swojej drogi rozwoju i przy końcu możliwości modernizacyjnych. Będą konieczne po prostu drastyczne zmiany w konstrukcji, żeby nadążyć za rozwojem techniki na polu walki. Natomiast jest to bardzo dobry czołg. I teraz ciągnąc niejako ten wątek, każdy czołg możesz rozpatrywać na trzech poziomach. Na poziomie taktycznym, czyli na poziomie pola walki. Czołg versus czołg, kompania versus kompania, batalion versus batalion, brygada versus brygada. Potem ten sam czołg możesz rozpatrywać na poziomie operacyjnym, czyli dywizja, walki w ramach dywizji, walki w ramach danego frontu. Dany też czołg można rozpatrywać na poziomie strategicznym, tak? Czyli jak dany czołg wpisuje się w system obronny danego państwa i generalnie teatr działań wojennych. I czołg można, w zasadzie powinno się tak naprawdę oceniać z tych trzech poziomów. Nieważne, czy rozmawiamy o Panterze, czy rozmawiamy o Shermanie, czy rozmawiamy o T-34, czy też rozmawiamy o Abramsie. Siłą rzeczy ta ocena będzie zależała również od kraju, który nabył te czołgi, albo kraju, który je użytkuje. Tak? Więc zupełnie inne wnioski z tej dyskusji będą, jeżeli będziemy to przekładać do Stanów Zjednoczonych, a zupełnie inne wnioski będą, jeżeli będziemy przekładali to do Teatru Polskiego. Tak? Jasne, to jest jasne. O tym, czy ten czołg pasuje do polskiej armii, to chciałbym porozmawiać za chwilę, ale zanim przejdziemy do tego, co nas właśnie najbardziej interesuje, czy to jest czołg na nasze potrzeby, to jeszcze prosiłbym cię o przedstawienie krótko takich, no, tego, co jest najważniejsze, czyli bojowych osiągnięć tego czołgu. Popraw mnie, jeżeli się mylę, Olon chyba pierwszy raz wszedł do akcji w 91 roku, tak, na początku lat 90. Służy do dzisiaj. Krótko, w jakich konfliktach zbrojnych on uczestniczył i używają go Amerykanie, ale nie tylko, bo chyba Saudyjczycy też, prawda? Znaczy tak, Abrams uczestniczył w zasadzie wszystkich misjach, w których uczestniczyły Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych, albo prawie wszystkich misjach. Jest to czołg, który jest w Polsce i w krajach, powiedzmy, wschodniej Europy dosyć niepopularny, ponieważ on jest symbolem takiej amerykańskiej dominacji, amerykańskiej hegemonii. On jest skojarzony bardzo mocno z tym kompleksem przemysłowym amerykańskim, z ich siłami zbrojnymi, z jakąś taką ekspansywną polityką zagraniczną. Często z pozycji siły, często z pozycji, no tu dużo mówi się Rumsfelda, takiej Busha, natomiast juniora. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Abrams brał udział w prawie wszystkich operacjach i tam się sprawdził. Nie jesteśmy w stanie pokazać jednej operacji, gdzie Abrams poniósł fiasko. Nawet jeżeli patrzymy na operacje, które pozornie mogłyby świadczyć o fiasku tej konstrukcji, czyli na przykład operacja Saudów w Jemenie albo iracki udział Abramsu w walkach z ISIS, z Daesh, to i tak jak się popatrzy, jak groteskową nieudolnością wykazywały się te siły zbrojne, jak bardzo bez sensu była taktyka użycia tych maszyn, to okazuje się, że straty były zadziwiająco niskie.
Tak, tam powinno się skończyć czymś dużo gorszym niż walkami w noc sylwestrową w Groznym. Natomiast no, te maszyny jednak w dużym stopniu okazały się być odporne, nawet jeżeli używano je w sposób kompletnie nielogiczny, a czołgowy i w zasadzie w doktrynie takiej, wiesz, plemiennej walki niż jakichkolwiek cywilizowanych armii, tak? W związku z powyższym, no, Abrams sprawdził się, tak? Tylko jedyna wojna, w której Abrams nie brał udziału, poza wojną oczywiście pustynną burzą, ale to też nie jest dobre odniesienie, to jest walka, do której został zaprojektowany, czyli masowemu starciu dwóch równorzędnych przeciwników, bardzo wysoko nasyconych techniką, nasyconych bronią, i w takim starciu Abrams jeszcze nie brał udziału, tak? Ponieważ umówmy się, walka przeciwko Irakowi, no to było troszeczkę tak, jakby na bokserskim ringu wystawić zawodowego zawodnika MMA i siedmiolatka. To sorry, ale to w 2003 to było takie przełożenie, w 91 niewiele lepsze, tak? Więc no umówmy się, że szczęście sprzyja większym batalionom i z punktu widzenia systemu US Army, czołg rewelacyjny w świetnym systemie, w systemie, który przeszedł niesamowitą przemianę między 91 a 2003 roku, ponieważ wtedy mieliśmy całą rewolucję w dziedzinie wojskowości, RMA, która spowodowała, że obieg informacyjny stał się w trybie prawie rzeczywistym w stosunku dla sztabów, a nie w stosunku do odtwarzania historii i planowania czegoś dopiero, tak? Więc to jest, jeżeli chodzi o skalę działań, o tempo działań, o porażenie sił przeciwnika i konieczność zabezpieczenia logistycznego i odbudowy sił własnych, to 2003 rok był rewolucją, którą bardzo mało osób dostrzega, tak? To była wojna nowej generacji, to była nowa era, jeżeli chodzi o prowadzenie działań pancerno-zmechanizowanych. Potem mamy Faludże w 2006, Phantom Fury, operacji, która pokazała, jak potwornie niebezpiecznie są dobrze dowodzone czołgi w mieście, tak? I tak naprawdę Faludża została odbita za pomocą Abramsów. Więc powiedzmy, że te działania, tak, to się może trochę kłócić z jakimiś takimi obojgowymi przekonaniami na temat czołgów, tak, końca czołgów wieszczonego po raz piąty, szósty albo coś w tym stylu, no ale rzeczywistość jest trochę inna. Natomiast chciałbym wrócić do tych Abramsów dla Polski, jeżeli pozwolisz. No tak, to jest dla nas najważniejsza sprawa. Ponieważ mówiłem o tych trzech poziomach, z punktu których można oceniać wozy. I teraz tak, z poziomu taktycznego to M1 SEP-V3, a takie wozy mamy dostać, chodzą jeszcze plotki, że one być może będą wyposażone w system aktywnej ochrony Hard Kill Trophy, czyli tą słynną izraelską wiatrówkę, która w tej chwili zredukowała skuteczność PPK Hamasu i Hezbollahu do zera na parę dziesiąt ataków. Mhm. Moment, ja mam prośbę do ciebie. Mhm. Wyjaśnijmy naszym widzom. PPK, czyli to są... Przeciwpancerne pociski kierowane. Tak. Kornety, czyli... fagoty, towy, czyli to wszystko. Rakieta, która jest używana do niszczenia czołgów i za pomocą których kilka razy zniszczono koniec tych czołgów, a nieraz się to nie sprawdziło i dalej się nie sprawdzi. Natomiast w czym rzecz? Na poziomie taktycznym, czyli na poziomie tym najniższym, powiedzmy, trudno się doczepić do Abramsów. To jest wspaniały czołg i narzekanie, że to są Abramsy, a nie Leopardy, to przypomina narzekanie rozkapryszonego dzieciaka, że bogaty tata kupił mu Audi RS4, a nie BMW M5. To jest na tej zasadzie. Okay. Jeżeli chodzi o koszty serwisu użytkowania, to też będzie podobne przełożenie. Natomiast no, na poziomie trudno się doczepić do tych wozów na poziomie oceny samej konstrukcji. Oczywiście są pewne niuanse. Można powiedzieć, że Leopard ma dużo bardziej oszczędny silnik, że powiedzmy w obecnych wersjach waży troszeczkę mniej, może jest troszkę bardziej ruchliwszy. Można powiedzieć, że Abrams ma lepszą osłonę pancerza, zdecydowanie wyższą przeżywalność załogi, jeżeli coś się stanie i faktycznie osłony zostaną pokonane. Natomiast ciężko ten wybór, że tak powiem, krytykować z punktu widzenia oceny samej konstrukcji. Tak? To jest ten problem z zakupami, że ciężko krytykować Javeliny per se, zwłaszcza w wersji G, ciężko krytykować F-35 per se, ciężko krytykować Patrioty, ciężko teraz krytykować Abramsy, tak? Z punktu widzenia oceny oczywiście poszczególnej konstrukcji. Natomiast jak przechodzimy na poziom wyżej, czyli na ten poziom operacyjny, i tu już się zaczynają schody. Ponieważ... Otóż, właśnie, słuchaj, bo pytanie, czy to po prostu pasuje no, do tego, co my już obecnie mamy. Bo ja chciałbym powiedzieć tak. Mamy obecnie czołgi Leopard, które są niemieckie. To chyba też w dwóch wariantach. Mamy czołgi stare sowieckie T-72. Tam są przerabiane, tak? Jakieś niby trochę nowocześniejsze, no ale jednak to jest drugi system. No i teraz trzeci Abrams. No to już może być to ciężkie do udźwignięcia dla logistycznie. No jest nawet dużo gorzej, ponieważ mamy tak naprawdę te 72 modernizowane, które są do pewnego stopnia kompatybilne powiedzmy z PT-91. Mamy Leopardy 2A4, które są typem schodzącym, ponieważ nie ma już do nich części zamiennych. Mamy Leopardy 2PL, modernizowane w ramach programu, który jest największą porażką wojsk pancernych i zmechanizowanych w ciągu ostatnich 30 lat. To jest program z absolutną klapą, co między innymi wymusiło zakup Abramsów, o czym zaraz powiem. Tak? No i mamy oczywiście Leopardy 2A5.
No i jak sobie policzymy te typy czołgów, to siły zbrojne RP będą się ładowały tak naprawdę w zakupie tego typu czołgów, który będzie w galonach, calach, milach, funtach, stopach. Będzie w systemie po prostu imperialnym. Tak? Amerykanie mogą go przerobić na system metryczny, bo jest taka możliwość w przypadku Abramsów, ale za to trzeba zapłacić ekstra i wątpię, żeby chcieli to Amerykanie zrobić. No właśnie, bo tak, bo to jest nawet taka pierdoła, bo już PAL-6 tam to, że paliwo jest w galonach i tego paliwa po amerykańsku będzie się palić dużo więcej w tych Abramsach, ale przecież klucze, części. I ja, jeżeli pozwolisz, to chciałem się odwołać nietypowej lektury, mianowicie no już legendarna książka Dawida Stachela, Operacja Barbarossa, która od razu, słuchaj, przyszła mi do głowy, kiedy usłyszałem o Abramsach. Otóż to jest książka, w której Stachel opisuje, przedstawia powody, dla którego Barbarossa, czy też w ogóle wojna na wschodzie skończyła się fiaskiem. Jednym z nich było to, że było zbyt dużo rozmaitych typów sprzętu. Żeby nie być gołosłownym, oni poszli na, mam na myśli Wehrmacht, na Sowietów, mając 2000 typów różnych pojazdów. W samej armii środek, uwaga, potrzebne było do tego 1 000 000 części zamiennych. W samej 18 Dywizji Pancernej było 11 typów ciężarówek, 37 typów motorów, kilka typów czołgów, bo i czołgi czeskie, i czołgi francuskie zdobyczne, różne czołgi niemieckie, może jakiś nawet polski 7TP się zapodział. Krótko mówiąc, dla mechaników to był koszmar logistyczny, żeby to wszystko dowieźć, wymieniać części zepsute. I teraz wyobraźmy sobie chaos, jaki panuje w momencie wybuchu wojny, w której uczestniczy Polska i mamy co? 6 typów rozmaitych czołgów, to może być trudne do ogarnięcia. Spokojnie, Leopardy 2, 4 tak są niesprawne, połowa T-72 też jest niesprawna, więc spokojnie, jakoś to będzie. Nie no, teraz tak mówiąc nieco bardziej poważnie i nieco mniej okropnie sobie żartując z tego, jak to wygląda w siłach zbrojnych RP, dlaczego te Abramsy wypłynęły teraz, tak? Pomijając oczywiście kwestie polityczne, bo należy pamiętać, że zakup uzbrojenia jest to zawsze zakup polityczny. No jasne. Te zakupy nigdy nie są oderwane od polityki, tak? Zakup uzbrojenia, o czym wprost mówią na przykład materiały administracji waszyngtońskiej, jest traktowany jako bardzo dobry środek nacisku na sojuszników. Widać to bardzo dobrze po Egipcie, widać to bardzo dobrze po Arabii Saudyjskiej, widać to bardzo dobrze po Iraku. Jak te kraje próbowały prowadzić troszkę swoją taką bardziej niezależną politykę albo machającą szabelką, co się stało na przykład w Iraku, kiedy bojówki Hezbollahu zaczęły współdziałać używając Abramsów, tak, między innymi. No, Amerykanie od razu natychmiast wstrzymali wsparcie ze strony GDLS-u dla tych maszyn i po prostu wycofali się z Iraku. A czołgi obecne i samoloty są na tyle skomplikowanym sprzętem, że wycofanie wsparcia powoduje, że w ciągu kwartału działań bojowych no to mamy tam powiedzmy parę dziesiąt wozów stojących na placu zepsutych i tyle. Tak? Można ich używać jako po prostu mobilnych bunkrów. W związku z tym, i to Amerykanie wprost podają, to jest niesamowite, że przeczytać dokładnie, co głoszą raporty Kongresu, zwłaszcza w przypadku eksportu uzbrojenia, tam jako z jednym powodów, ważnych powodów za eksportem amerykańskiego uzbrojenia jest to, że to jest świetny sposób kontroli sojuszników. Żeby nie było, Niemcy i Rosjanie mają dokładnie takie same podejście, tylko oni się z tym nie afiszują. Tak? To nie ma darmowych obiadów. Eksport uzbrojenia zawsze jest polityką, zwłaszcza uzbrojenia drogiego, zwłaszcza uzbrojenia zaawansowanego. No tak, ale moment, to nie są, słuchaj, darmowe obiady. Mówię, zapłacimy za to ciężkie pieniądze. Mówi się o wielu, wielu miliardach złotych, ale to, co... Właśnie... Ale to jest dopiero początek. Halo, tak? Zakup danego sprzętu w cyklu życia to jest od 20 do 40%. Potem się wydaje jeszcze 60 do 80%. Dobrze, to jest dopiero między 20 a 40%. To jest dopiero uwertura do tego, ile będziemy musieli wydać. Okej, okay, ile kosztuje 35. jeden czołg Abrams, słuchaj? Nie da się powiedzieć czegoś takiego, ile kosztuje jeden czołg Abrams. To jest właśnie taki mit, który strasznie pokutuje w internetach, mówiąc kolokwialnie. Cena danego sprzętu może się różnić 2-3-krotnie w zależności od tego, jaki pakiet tam zadamy. Czy to będzie jeden silnik w pakiecie, czy to będą dwa silniki, czy to będzie wóz bez silnika, bo swego czasu na przykład Żydzi podawali cenę Merkaw bez powerpacka, czyli bez silnika i bez przeniesienia. I potem wszyscy piali z zachwytu, jakie te czołgi są tanie. No tak, jak nie policzymy systemu kierowania ogniem, który kosztuje 40% wozu, nie policzymy napędu, który kosztuje 20%, no to nagle nam wychodzą cudownie niskie wartości, tak? Tak. Więc nie da się powiedzieć, ile te wozy kosztują. Tak samo bardzo zwodnicze jest dzielenie kwoty danego kontraktu przez liczbę zakontraktowanych wozów. Pakiety serwisowe są różne, pakiety szkoleniowe są różne, pakiety części są różne. Od razu ucinając dyskusję, my za te wozy zapłacimy między 15 a 20 miliardów złotych. Na dzień dobry, potem będziemy musieli jeszcze wydać w cyklu życia mniej więcej 3-4 razy tyle. Zaraz, ale teraz już powiedzmy naszym widzom, ile ich będzie? Mówi się o 250 maszynach, tak? Ale gdzieś pojawiają się też informacje,
bo my rozmawiamy w przeddzień konferencji prasowej, tak, która ma dotyczyć zakupu tego sprzętu. Mówi się też, że może jednak 50. Masz jakieś informacje ze środka, zza kulis? Mam informacje, tylko trzeba pamiętać, że zakładanie czegokolwiek przy tych częstych woltach w MON-ie jest bardzo ryzykowne, tak? Ponieważ tam często podejmowane decyzje mają niewiele wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. I teraz tak, nasi początkowo chcieli nabyć 700 Abramsów. Zostało to przez Amerykanów bardzo szybko sprowadzone do poziomu gleby za pomocą prostego pytania, a czy stać was? No nie. Więc no tak, bo to wiesz, nie chodzi o to, żeby kupić sam czołg, żeby on cieszył oko jako mobilna ścianka pod konferencje prasowe, chociaż to pewnie byłby ideał kupić po jednym na województwie i sprawa z głowy, tak? Ale chodzi o to, żeby kupić wóz, który po prostu jest w pełnym systemie, tak, do którego są części zamienne, jest szkolenie, są załogi, jest wszystko zgrane. No i bardzo szybko to zaparkowało na kwocie, na dziś powiedzmy, 256 maszyn, czyli będą kupione 4 bataliony po 58 czołgów i kompania szkolna dla ośrodka szkolenia Leopard. W związku z tym mamy 4 bataliony, kompanię szkolną. Oprócz tego zostaną zakupione mosty na podwoziu czołgowym i wozy saperskie, czyli wozy do wykonywania przejść w polach minowych, w rowach przeciwczołgowych. Bardzo istotne pojazdy, bardzo niedoceniane pojazdy, które decydują o tym, czy te wozy będą mobilne na polu walki, czy nie. Tak, bo to mniej zależy od czołgów, a bardziej zależy od systemu wsparcia, od razu powiem. Bo nawet te 70-parotonowe Abramsy naciskają, nacisk na grunt mają mniejszy niż wozy rosyjskie. To tak, one mają dłuższe podwozie, trochę szersze gąsienice, w związku z tym to się zdecydowanie inaczej rozkłada, jeżeli chodzi o masy, więc te wszystkie czołgi natowskie, zachodnie, nowoczesne, czyli Challengery, najnowsze Leopardy, najnowsze Abramsy ważą bardzo dużo, czyli dobijają do 70 ton albo nawet przebijają 70 ton, zwłaszcza zatankowane, z amunicją, załogą, z pewnym zapasem na kilka dni walki. W związku z tym wszystkie armie natowskie stoją przed tym problemem, że czołgi utyły, ale utyły nie z punktu widzenia poruszania się w terenie, bo to dalej robią bardzo sprawnie, tylko z punktu widzenia pokonywania drobnych przeszkód. Mówię o drobnych, nie mówię o dużych mostach, ponieważ infrastruktura w Europie Zachodniej jest na tyle dobra, że 70-tonowy czołg nie jest problemem dla mostu, wbrew pozorom. To jest jeszcze osobna sprawa i temat na długą dyskusję, tak? Ale jeżeli most ma na ograniczeniu 30 ton, to często to oznacza, że przejedzie po nim 60 albo 80-tonowy czołg, ponieważ mosty mają pewne współczynniki bezpieczeństwa liczone przez inżynierów i w sytuacji wojennej, kiedy nie patrzymy na uszkodzenia tego mostu, to okazuje się, że most, który ma limit 40 ton na przykład, jest w stanie bez problemu udźwignąć 80 albo i nawet 100-tonowy przejazd. Natomiast problemem jest pokonywanie drobnych przeszkód mostków, rzek, jakichś takich drobnych mostów lokalnych, które takiej nośności nie mają. I dlatego bardzo ważne są mosty samobieżne, dlatego bardzo ważne są pojazdy saperskie. I teraz wracając, to nie jest koniec tego zakupu. Mówi się też albo spekuluje, że zostanie kupiona amunicja, bardzo wysokiej jakości amunicja przeciwpancerna i amunicja uniwersalna programowalna, amunicja karabinowa. Mówi się też, że zostaną zakupione trenażery i symulatory, które są bardzo dobrym pomysłem, ponieważ one pozwolą ograniczyć zużycie paliwa. Obecnie w krajach zachodnich odchodzi się od jeżdżenia czołgami w ramach szkolenia po poligonach. Dlaczego? Zostawia się tylko najważniejsze ćwiczenia certyfikujące dla brygad i dla batalionów i oczywiście podczas nauki załóg poruszania się w wozach. Natomiast stara się przeprowadzić możliwie dużo szkolenia w ramach zaawansowanych symulatorów, zupełnie podobnie jak ma to w przypadku miejsce F-35 czy innych nowoczesnych samolotów. Po prostu większość rzeczy można już przećwiczyć na poziomie symulatorów, ale nie zużywamy maszyn, nie zużywamy paliwa. Więc mają być kupione symulatory. Czyli armia też chce być ekologiczna, można tak powiedzieć. Ale... Nie, armia nie ma wyjścia, bo Abrams pali równo 2 razy tyle, co Leopard. No Leopard właśnie zużywa około 740 litrów paliwa, znaczy przepraszam, około 74 litrów paliwa na 10 km jazdy w trudnym terenie, Abrams zużywa 148 litrów paliwa na 10 km jazdy w trudnym terenie. Równo 2 razy więcej. Abrams może być opalany dieslem, nie ma żadnego problemu. Diesel to było paliwo zresztą przez lata pierwszego wyboru dla Abramsa. Nieprawda, że tam jest potrzebne jakieś specjalne paliwo, ale niezależnie od tego, że turbina może bez problemu bardzo dobrze pracować na dieslu, pali go 2 razy więcej. No i w tym momencie logicznym cięciem kosztów jest po prostu pójście w kierunku trenażerów, symulatorów. Tak, ale to jest ważne, co powiedziałeś, wejdę ci słowo, bo wiesz, bo to też na warunkach pola walki też trzeba to paliwo dowozić w 2 razy większych ilościach. To też jest pewien problem. Ale oczywiście, wiesz co, jeszcze chciałem wrócić do jednej rzeczy, żeby tą naszą dyskusję trochę uporządkować. Ta informacja, którą podałeś, bo to jest moim zdaniem kluczowa sprawa, to znaczy, że Amerykanie będą de facto kontrolować ten sprzęt i my będziemy mogli go użyć tylko i wyłącznie, jeżeli oni będą sobie chcieli tego życzyć, jeżeli oni będą sobie tego życzyli, no to jest rzeczywiście
informacja szokująca pewnie, no bo to też tak samo z F-35, no bo de facto jest to broń trochę wypożyczona nam. Można, wiesz, można powiedzieć, że my ją wypożyczamy i jeżeli sobie teraz wyobrazimy sytuację, czysto hipotetycznie, zaraz o potencjalnej wojnie porozmawiamy, ale czysto hipotetycznie, że naszym przeciwnikiem jest Rosja. Nie mówię, że ta wojna będzie, ale powiedzmy. A akurat Stany Zjednoczone są w sojuszu z Rosją wymierzonym w Chiny, no to ambasador Ameryki w Polsce może powiedzieć, panowie, no chyba nie myślicie, że będziecie strzelać z amerykańskich czołgów do naszego rosyjskiego sojusznika. Moment, wyłączamy to wszystko, prawda? No więc jesteśmy niesuwerenni, posiadając taką broń. Czy można to jakoś obejść może? Znaczy tak, tu są dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że na szczęście w przypadku czołgów nie ma jakichś kill switchy, jakichś mitycznych czerwonych guzików, które coś wyłączą. Mhm. To jest jednak sprzęt, który bardzo ciężko jest unieszkodliwić. Jeżeli Wojsko Polskie będzie miało odkreślony zapas wojenny, bo to są rzeczy bardzo policzalne, ten czołg jest 45 lat użytkowany, prawie 45 lat, tam Amerykanie mają policzone co do jednej śrubki, co się zużywa w czasie jakich działań, jakiej intensywności. Jeżeli ktoś w wojskach pancernych i zmechanizowanych będzie miał, mówiąc młodzieżowo, minimum rozumu i godności człowieka i zbuduje zapas części na pół roku walk, to jesteśmy w dużym stopniu odporni. Tylko to musimy mieć zapas wojenny na pół roku walki. Teraz tu czasami warto nie przekreślać tego, co kiedyś było, nie odcinać się od tego całkowicie, tylko czerpiać z dobrych wzorców instytucjonalnej paranoi czasów PRL-u. Tak zadam tobie taką zagadkę. Czy wiesz, ile silników było planowanych wraz z zakupem jednego T-72? No, ten silnik już ma swój, ten czołg ma już swój silnik, ale ile dodatkowo silników? Dwa. Cztery. Cztery. O. Tak, więc każdy T-72 był kupowany od razu z piątką silników, jeden w wozie, cztery na zapasie. Było to po to, ponieważ liczono pewne uszkodzenia, pewne straty, pewne awarie, pewne remonty w cyklu życia sprzętu. Tak? No tak. I teraz tak, no, to było oczywiście w ramach instytucjonalnej paranoi, która szykowała się do ataku na zachód. Tak? Ale jeżeli nasi pewne bardzo policzalne informacje, pewne bardzo policzalne dane wezmą od Amerykanów, oszacują, ile oni potrzebują sprzętu, części zamiennych, kitów serwisowych do obsługi maszyn przez okres pół roku i to kupią, to nie ma problemu. To nie jest tak jak z artylerią czy innymi rzeczami, że to jest problem na poziomie rozpoznania na przykład, tak bardzo poważny. Mhm. Więc czołgi tu są dość bezpieczne. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że tak jak mówiłem, poważne uzbrojenie, drogie uzbrojenie zawsze jest kwestią polityki i zawsze trzeba o tym pamiętać. Ale tu jest inna sprawa. Obecnie mało kogo stać, żeby samemu produkować wszystko. To jest też taka smutna prawda. Bardzo niewiele krajów jest w stanie taki sposób takiej pewnej autarki gospodarczej produkować systemy uzbrojenia. Mamy Rosję, też nie wszędzie. Mamy oczywiście Stany Zjednoczone, trochę Niemcy, trochę Francja. Tak? Więc raczej wszystkie kraje, które trzeźwo patrzą na swoje siły zbrojne, dążą do tego, żeby dowodzenie, łączność i nawigacja była krajowa, bo to jest, decyduje, to jest nerw armii. Czyli rozpoznanie, walka radioelektroniczna, zarządzanie polem walki. To jest najważniejsze. Większość krajów, trzeźwych krajów, dąży do tego, żeby to mieć swoje, tak? Czyli swoją łączność na pojazdach, swoje systemy zarządzania informacyjnego, swoje systemy łączności i dowodzenia, bo to jest najważniejsze. Dobrze, ale czy my to będziemy mieli? Jak zapłacimy, będziemy mieli. Amerykanie nie zrobią z tym problemu, żeby zamontować polskie radiostacje, tak? Mamy świetne radiostacje produkowane przez grupę WB, przez Radmor i nie będzie żadnego problemu, żeby je zamontować, o ile ktoś za to zapłaci Amerykanom. Najgorzej będzie, jeżeli ktoś nie zapłaci i będziemy lecieć na amerykańskich radiach, tak? No nie, no to katastrofa. Musimy, mam nadzieję, że to się nie stanie, chociaż nadzieja... Tak, a jak wygląda HIMARS? Może, no właśnie, może się nie sprawdzić. No właśnie, okay. Polskie jest powietrze w kołach, tak? Dobrze, okej, okay. Czy powiedz mi, czy będzie jakieś, czysto pytanie techniczne krótkie, będzie jakiś offset, jakiś transfer technologii do Polski przy okazji tego kontraktu? Co będzie? Taki żart oczywiście. Wiesz co, nie wiadomo, nie wiem, jaki jest kształt tego kontraktu, nie wiem, jak się to potoczy. Niewątpliwie bardzo sensowne byłoby umiejscowienie centrum serwisowego tych wozów w Poznaniu na przykład. No, tak? Koniecznie. Albo na Osłodę w Umarze. Tutaj pewnie wszyscy wojskowi słuchający audycji mnie właśnie zekną i powiedzą, o Boże, tylko nie oni. Ale prawda jest taka, że sensowne byłoby, i będzie musiało, w ogóle inaczej, będzie musiało powstać krajowe centrum logistyczno-serwisowe, bo to jest wymóg Amerykanów. Mhm. W krajach, które słabo stoją z kadrą, na przykład, nie wiem, Irak, Arabia Saudyjska, to robią zakontraktowani technicy GDLS-u, którzy po prostu stawiają halę typu lekkiego z suwnicą i obsługują wozy na miejscu. U nas taka infrastruktura już jest w bardzo dobrych zakładach, które mają, można je różnie oceniać, ale mają gigantyczne doświadczenie, niekiedy bardzo pozytywne zakłady w Poznaniu. I logicznym krokiem byłoby umieszczenie serwisu tych wozów na przykład w Poznaniu, tak? Nie wiemy jeszcze, jak ten kontrakt będzie wyglądał, nie znamy szczegółów, nie znamy detali.
Myślę, że w wojskach pancerno-zmechanizowanych, wojskach pancernych i zmechanizowanych siedzą bardzo trzeźwi ludzie, siedzą dobrzy oficerowie, którzy mają tego świadomość i wiedzą, jak to powinno wyglądać, tak? Ponieważ część z nich jeszcze jest po brązowych butach, w związku z tym no, wychowali się w starej, dobrej szkole, tak? Znowu mówiąc trochę złośliwie, mimo że to jest teraz niepopularne, natomiast... Dobrze, co masz na myśli, bo musisz wyjaśnić... Brązowe buty, czyli Armia Wojska Polskiego, tak? To, że nie ludowego, żeby tutaj purystów historycznych nie drażnić, ale LWP, stare, dobre. I część osób wychowanych na tych okropnych, paskudnych, komunistycznych uczelniach jest świetnymi rzemieślnikami, tak? I osoby takie na szczęście uchowały się jeszcze w siłach zbrojnych RP, mimo tego, że już dobijają do emerytury. I takie osoby mają świadomość tego, jak powinien wyglądać system zaopatrywania i wsparcia konstrukcji. Tak? Jeżeli te osoby będą miały jakiekolwiek przełożenie na decydentów, ten cały system wsparcia eksploatacji zostanie zbudowany, to będzie dobrze, tylko to będzie drogie. I to tak z poziomu operacyjnego, tak? To jest wszystko bardzo skomplikowane. Tu już są pewne kwestie. Co mówisz i wiesz, ja tak słucham ciebie jako w dużej mierze laik, no ale to jest widać, to nie są proste rzeczy. Proste odpowiedzi są zwykle... Wyzwanie stoi przed nami. Proste odpowiedzi są zwykle odpowiedziami nacechowanymi na jakiś marketing, na sprzedanie czegoś, na granie na emocjach. W przypadku uzbrojenia czy bezpieczeństwa kraju nie ma prostych odpowiedzi. Natomiast przejdźmy teraz na ten system najwyższy, czyli operacyjny, tak z punktu widzenia całych sił zbrojnych. No i w tym wypadku można sobie zadać pytanie, czy zakup Abramsów jest najważniejszym zakupem, który powinien być teraz realizowany. No odpowiedź jest oczywiście nie. Mamy tragiczną sytuację, jeżeli chodzi o rozpoznanie. Jest po prostu tragedia. Siły zbrojne RP nie mają w ogóle systemów rozpoznawczych. I teraz jakby na moim miejscu siedział polityk, on od razu odbiłby piłeczkę, no ale przecież jednocześnie toczy się 7 programów aparatów bezpilotowych latających, 4 programy rozpoznawcze w PMT są, dodatkowo jeszcze 2 inne powiązane z rozpoznaniem i walką radioelektroniczną. No tak, tylko one są jak papier toaletowy. Rozwijają się, rozwijają, no ale zakończenie znamy, tak? Bo te programy od rad wiszą po prostu w próżni i nic się nie dzieje. Natomiast umówmy się, zakup systemów walki radioelektronicznej, których nie mamy totalnie w tej chwili, kompletnie, mamy jakieś ścinki, a Rosjanie mają kompanię na batalion, batalion na brygadę, pułk na dywizję. Rosjanie mają potężne możliwości walki radioelektronicznej, gigantyczne. My tych możliwości nie mamy. No tak, to jest teraz podstawa nowoczesnego pola bitwy. Tak, oczywiście, więc zakup systemów walki radioelektronicznej i zakup systemów rozpoznawczych sumarycznie z punktu widzenia sił zbrojnych RP byłby dużo, dużo ważniejszy niż zakup Abramsów, tak? Mhm. Kolejna sprawa, marynarka nie istnieje. Jest program Miecznik, ciupasem powinno się kupić tak naprawdę 2 albo 3 fregaty rakietowe, okręty większe z solidną obroną przeciwlotniczą. I to ci powie każda osoba, która generalnie jest chociaż trochę obeznana w tematach marynistycznych i w tematach tego, co by Rosjan zabolało, tak? Ponieważ zauważ, że opieramy całe bezpieczeństwo energetyczne kraju na dywersyfikacji transportem morskim dostaw surowców energetycznych do kraju, a z kolei Rosjanie z wyłączeniem gazociągu Przyjaźń przechodzi przez nasz teren, przez Ukrainę i Białoruś. Całość eksportu ropy naftowej robią przez Primorsk koło Leningradu, no i będą robić przez rurę pod dnie Bałtyku, tak? I to jest świetny mechanizm nacisku na Rosjan, świetny. To jest coś, co jest rzeczą, która ich w razie czego zaboli. A my sobie likwidujemy marynarkę wojenną i w dyskursie publicznym uważamy, że a po co nam marynarka wojenna, kupujemy czołgi. Tak, oczywiście, marynarze są sami sobie winni, tak? Ale to jest temat na inną historię. Okej, ale wyjaśnijmy chwilę, moment, bo to jest bardzo intrygujące. To znaczy, jeżeli dobrze zrozumiałem, ta marynarka wojenna jest nam potrzebna do 2 celów. Po pierwsze, eskortowania, jak nam Rosjanie odetną gaz. Eskortowania, do gazoportu w Świnoujściu jakichś tankowców z gazem, tak? A z drugiej strony do tego, żeby ofensywnie działać i zablokować rosyjskie dostawy ropy. To też. Znaczy tak, jest bardzo fajny, bardzo polecam wszystkim zainteresowanym ściągnąć sobie taki biuletyn, strategia bezpieczeństwa morskiego, on jest opracowany przez ośrodek prezydencki, można sobie ściągnąć i przeczytać, po co powinna być marynarka wojenna. Mhm. I tam zawarto takie bardzo ładne wykresy, szacunki, które wprost mówią, że w przypadku, gdyby marynarka wojenna posiadała na przykład 3-4 fregaty rakietowe, z wsparciem sojuszniczym niedużym jest w stanie wywalczyć lokalne panowanie na Bałtyku. I to jest prawda. Lokalne panowanie na Bałtyku bardzo, bardzo komplikuje Rosjanom pole manewru. I teraz błagam, nie daj sobie wmówić, że mamy tam 40 sekund i te okręty toną, że najlepszy na Bałtyku okręt to samolot, że małe i zwinne na Bałtyk w cieniu radiolokacyjnym Bolchormu. To są bzdury. Jeżeli ktoś tak mówi, to zwykle nie ma pojęcia, o czym mówi. Zakonotuj to sobie, to jest bardzo ważne. I w tym momencie można się zastanowić, czy kwestie związane z marynarką nie są ważniejsze niż zakup czołgów, tak? Tylko znowu przechodzimy do tego, że lobby marynarskie przez ostatnie 20 lat ciężko pracowało nad tym, żeby zlikwidować marynarkę wojenną, tak? Marynarze sami sobie to zrobili przy gromkim aplauzie reszty sił zbrojnych, tak?
I to jest też problem. Natomiast duże okręty rakietowe na Bałtyku, duże okręty uniwersalne są potrzebne po to, żeby wywalczyć dominację, żeby zabezpieczyć północ Polski i żeby, że tak powiem, uderzyć Rosjan tam, gdzie ich naprawdę boli. Tak, bo w takie warcaby na wybitkę z Rosjanami na pewno przegramy. Czołg versus czołg, rakieta versus rakieta, samolot versus samolot. Nie, to można o tym zapomnieć. Natomiast jeżeli się do tego podejdzie troszeczkę inaczej, z wsparciem sojuszniczym oczywiście, no wtedy możemy pogadać, tak? Mhm. To są bardzo skomplikowane tematy, które warte są na pewno jakichś audycji poszerzonych, bo wyszedłem teraz mocno poza czołgi. Tak, no właśnie chciałem powiedzieć, że tak, ale... wróćmy może, ja świetnie chętnie bym porozmawiał szerzej o polskim teatrze działań wojennych. Wróćmy rzeczywiście... Jestem do twojej dyspozycji. Świetnie, super, jesteśmy umówieni na następną dyskusję. Wróćmy do czołgów, to już trochę naturalnie ta nasza rozmowa przeszła do tego przedostatniego zagadnienia, które chciałem dzisiaj poruszyć, czyli co się stanie, jak wybuchnie wojna? To znaczy, no wyobraźmy sobie, mówiliśmy o tym, co my mamy, czyli Leopardy, T-72 sowieckie. Teraz będziemy mieli pewnie Abramsy. No dobrze, ale co ma druga strona? Bo to jest też ważne. Trzeba dobrać sprzęt w odpowiedni sposób do wyzwania, które stoi potencjalnie przed nami, czyli no, szykowana jest ta armia, słusznie czy niesłusznie, ale przeciwko potencjalnej wojnie z Rosją. Więc jak by wyglądała taka wojna? To znaczy co? No, byłyby fale naszych Abramsów i Leopardów, no bo zakładam, że T-72 zostałyby w tyle. I co by było z drugiej strony? Jest pierwsza gwardyjska pancerna, tak? Co mają Rosjanie? To jest też stary postsowiecki sprzęt? Znaczy tak, w przypadku wojny z Rosją to trzeba się okryć białym prześcieradłem i czołgać w kierunku najbliższego cmentarza. To patrząc na to, jaką mają doktrynę związaną z użyciem atomu Rosjanie, którzy uważają, że najlepszym sposobem na konflikt konwencjonalny z państwem, które nie jest w silnych relacjach sojuszniczych, jest po prostu użycie atomówki. I to już trochę nam ustala poziom problemu. Natomiast patrząc na to trochę mniej żartobliwie i śmiech przez łzy to jest, to trzeba pamiętać o jednym. Konwencjonalny scenariusz, w którym ktoś nam grozi najazdem, ktoś nam grozi agresją, jest najmniej prawdopodobnym scenariuszem. To jest bardzo ważne, co teraz powiedziałem. No właśnie. Wizja tego, że rzuci się na nas któraś tam ENTA-15 gwardyjska armia pancerna i dojedzie na Warszawę, dojedzie do Warszawy i nam zainstaluje PKWN BIS. Swoją drogą jestem pewien, że kupa osób by się chętnie znalazła takiego PKWN-u. Tak zawsze wygląda w każdym społeczeństwie, tak, że wszyscy są patriotyczni, wszyscy by ruszyli ten z granatem na czołg. Jak przychodzi co do czego, to KBW i PKWN nie ma żadnych problemów z werbunkiem kadr, tak? Jako historyk doskonale wiesz. Smutna konstatacja, ale no niestety tak to wygląda, zwłaszcza u nas w kraju. Natomiast tak, scenariusz, w którym... Dlaczego marynarka, tak? To też jest takie nawiązanie. Scenariusz, w którym ruszają na nas ławą czołgi, jest bardzo mało prawdopodobnym scenariuszem. No dużo bardziej prawdopodobny scenariusz jest według Grasimowa tej wojny nowej generacji w Rosji, tak? Jak sobie popatrzysz na to, co głosił Grasimow, jak sobie popatrzysz na scenogramy z Grasimowa, to my nie jesteśmy przed, my jesteśmy w połowie programu Grasimowa. Jesteśmy wyizolowani na arenie międzynarodowej, jesteśmy deprecjonowani na arenie międzynarodowej, pięknie się rozgrywa podziały socjopolityczne w kraju, przeprowadza się szereg bardzo drogich reform sił zbrojnych RP, które przejściowo bardzo obniżają ich potencjał. Mieliśmy potężne rotacje w kadrze oficerskiej. No, to jest podręcznikowy Grasimow, tak? Nie mamy na szczęście Polska jest krajem jednolitym pod względem etnicznym, religijnym, wyznaniowym, etc., etc. W związku z tym nie jest możliwe rozwinięcie scenariuszy ukraińskich, absolutnie, czy to żadnych zielonych ludzików i tak dalej. Natomiast no, my jesteśmy tak naprawdę mniej więcej w połowie tego programu Grasimowa, jak się na to popatrzy, tak? Więc ta wojna już się toczy. Natomiast nie zmienia to faktu, że bardzo mało prawdopodobna jest konwencjonalna agresja na nasz kraj. To, co jest dużo bardziej prawdopodobne, jest to szereg uderzeń cybernetycznych, uderzeń o charakterze terrorystycznym, uderzeń na infrastrukturę krytyczną, no i na koniec zmasowane uderzenia lotniczo-rakietowe na witalne obszary państwa, żeby wymusić uległość. Tak? Czyli jednym słowem zniszczyć elektrownię, zrobić blackout, zniszczyć surowce, żeby wymusić pewne ruchy. Słuchaj, przepraszam, muszę w tej chwili powiedzieć stop, bo ja słucham ciebie i chcę zadać zasadnicze pytanie, które wszyscy zadają teraz sobie chyba siedzący przed komputerami. To po co nam są czołgi w ogóle? Będziemy do rosyjskich hakerów strzelać z tych czołgów? Momencik. Znaczy tak, czołgi są potrzebne na polu walki. Od czołgów nikt nie odchodzi. Ale nie będzie tego pola walki, właśnie powiedziałeś. Siła zbrojna, spokojnie. Siły zbrojne muszą być przygotowane na wszystkie możliwe scenariusze. Scenariusz, w którym dochodzi do konwencjonalnej agresji, jest najmniej prawdopodobny. Scenariusz, w którym dochodzi do tych działań nieregularnych, skalowalnych. Rosjanie są mistrzami w gotowaniu żaby, tak? Rzucasz żabę do gardka,
podgrzewasz temperaturę i ta biedna żaba nie wyskakuje, no bo się po jakimś czasie ugotuje. I Rosjanie są tym mistrzami, tak? I oni to robią w stosunku do nas, natomiast puentą tego może być próba takiej ostrego wymuszenia uległości, tak? Stąd między innymi powinno się łożyć na obronę przeciwlotniczą, na lotnictwo, na marynarkę, bo pamiętajmy, że jedna fregata rakietowa to jest odpowiednik całej Wisły, którą sobie kupujemy, kilku baterii Narwi, jeszcze dużo, dużo więcej, mówimy o jednym okręcie, tak? Ale to znowu, zmieniając temat, w przypadku czołgów, czołgi są mieczem wysoce mobilnym, wysoce odpornym na ciosy przeciwnika, nikt z czołgów nie rezygnuje, kraje rozwijają czołgi, modernizują czołgi. Czołgi są tym mieczem, którym się przebija przeciwnika po oślepieniu go, tak mówiąc najkrócej. To jest broń, która służy do dobicia przeciwnika obecnie na polu walki, do zniszczenia całkowicie przeciwnika na polu walki. Przy czym zarówno przykłady Syrii, jak i Ukrainy pokazują, że czołgi są żywotne, należycie dowodzone i zarządzane czołgi są potężnym narzędziem. Obecnie mogą być używane w mniejszych grupach, czyli nie dywizja, tylko brygada. I są po prostu skuteczne, tak? Natomiast czołgi muszą być w siłach zbrojnych kraju położonego, tak jak Polska, mającego takich sąsiadów jak Polska. Natomiast czy potrzeba ich 800? Nie. To powtórzę to na antenie, to co od lat piszę i mówię w periodykach. Siły zbrojne RP moim zdaniem stać nie na 13 brygad, tylko na 7 brygad, w tym jedną aeromobilną, tak? Czyli 6 brygad ogólnowojskowych, czyli mniej więcej połowę tego, co mamy. I to byłby poziom, czyli plus minus 500 czołgów, najlepiej 400, które stać by nas było na utrzymanie na należytym poziomie, tak? Technicznym, no tak, a nie to, że to połowa sprzętu stoi, tak. Czyli połowę tego, co mamy, tak? Czyli mamy. Przepraszam, a ile mamy teraz czołgów? Powiedz widzom, ile mamy czołgów teraz w Polsce? Ale chodzi ci o tabelkę, ile mamy w teorii, czy ile mamy naprawdę? Obie cyfry, bo to bardzo ważne. Obie strony. No to w teorii powiedzmy mamy ponad 700 maszyn, tak licząc wszystko, tak? Natomiast gdybyśmy chcieli policzyć sprawne czołgi, ja mogę to szacować na 250-300 sztuk, góra. Jak sprawnych, takich, które by się do czegoś nadawały, przy czym do czołgów rodziny T-72 i PT-91 nie mamy amunicji. Amunicja przeciwpancerna nie była kupowana przez 30 lat, pomijając partię próbną, więc te wozy mogą sobie postukać w pancerz przeciwnika. Tak? Będzie taka kołatka bis. Tak jak PAK-38 było kołatką, tak to mamy taką kołatkę na gąsienicach, co jest smutne. Tak? Czyli właśnie liczą się tylko tak na dobrą sprawę te Leopardy nowej generacji, tak? Tak, liczą się Leopardy nowej generacji, no i w przyszłości Abramsy. I tutaj przechodzimy, dlaczego wojska pancerne i zmechanizowane w pewien sposób wymusiły zakup. Mhm. Jeżeli budujemy 18 dywizję, jeżeli potrzebujemy do niej 4 batalionów czołgów, w ogóle potrzebujemy czołgi. Program Leoparda 2.0 okazał się być spektakularną klapą. To dopiero wychodzi, szambo dopiero wybija, tak? Najlepsze informacje są dopiero przed nami, ale program klapa. Też nie wydając się w off-top. T-72 i PT-91 są jakie są, modernizacja T-72 to była modernizacja wyborcza, a nie taka, która realnie podniesie wartość tych pojazdów na polu walki. A czy była to zbrojeniówka naciskała, żeby miała kontrakty? Nie, to raczej politycy naciskali na zbrojeniówkę, żeby coś przepchnąć, bo zbrojeniówka miała bardzo fajny pomysł na te wozy, zbrojeniówka chciała te wozy zmodernizować, czyli PGZ w bardzo fajnym zakresie, który odpowiadał mniej więcej rosyjskim T-72B3. Mhm. I gdyby to było zmodernizowane tak, jak to chciała zbrojeniówka, to by to miało ręce i nogi, nie trzeba by kupować Abramsów. Mhm. Natomiast no, zrobiono taki pakiet bieda, no i jest jak jest. No i w czym rzecz? Ktoś w końcu z wojsk pancerno-zmechanizowanych policzył, ile mamy sprawnych czołgów i zapewnie posiwiał. Bo się okazało, że Leopardów, prawdopodobnie batalion, może mniej, T-72, 2 bataliony, PT-91, 2, może 3 bataliony, no i nagle się okazało, że z 13 batalionów czołgów do czegoś się nadaje tak może 5, może 4. No słabo, tak? Źle to wygląda. Słabo. I nie będzie lepiej. Nie będzie lepiej. Dlatego została potrzeba zakupu nowych czołgów. Prawdopodobnie, oczywiście nie wiemy, co tam myśleli decydenci. Została uznana za pilną i realną, tak? No dobrze, natomiast znowu, czy to jest ważniejsze niż obrona przeciwlotnicza, niż marynarka, niż systemy rozpoznawcze? Jeżeli mogę coś powiedzieć, to oczywiście to jest pytanie retoryczne. Oczywiście, że nie jest ważniejsze, bo tak jak powiedziałeś, no to szykuj mi się najbardziej prawdopodobnego scenariusza, a nie do tego najmniej prawdopodobnego. Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz, o którą chciałbym zapytać. Mianowicie wrócę do tego, to znaczy, co ma przeciwnik? Jakimi czołgami w ogóle teraz dysponuje Rosja? Znaczy tak, wozów, które są w stanie realnie zagrozić Leopardom i Abramsom, Rosjanie mają takich naprawdę nowoczesnych około 800. Natomiast wozów, które mają nowoczesną łączność, kamerę termalną, amunicję, mają około 1800. Są to wozy groźne, tak? Są to wozy, które są nie starsze niż 5-8 lat, bo one były tam bieżąco remontowane, wypuszczane z fabryk albo zamawiane jako nowe.
W związku z tym Rosjanie, jeżeli rozpatrujemy scenariusz jeden do jednego, tak, czyli Polska jest wyrwana z tej całej otoczki sojuszniczej, zostaje pozostawiona sobie sama, tak, zdradzeni 2-0 i tak dalej, i rzuca się na nas Rosja, no to tak w zasadzie myślę, że w ciągu 14 dni dojdą do Wisły, a potem będzie game over po przekroczeniu Wisły i mają dość siły i środków, żeby zająć Polskę i okupować. To jest bardzo ważne. Rosjanie mają po rozwinięciu mobilizacyjnym siły i środki, żeby okupować nasz kraj. Co do tego nie ma żadnych najmniejszych wątpliwości. Polecam sobie na przykład poczytać opracowania Konrada Muzyki z Rohan Consulting, który bardzo fajnie opisuje to, co jest w zachodnim okręgu wojskowym. Bardzo fajne opracowanie, bardzo dobrze pokazujące tylko jeden wycinek, jeden okręg wojskowy. Tych okręgów jest dużo więcej w Rosji, tak? Rosjanie mają jeszcze rozwinięcie mobilizacyjne, którego nie widać przy pierwszych próbach ocenienia tego, co oni mają. Więc mówiąc krótko, Rosjanie mają na dzień dobry, tak licząc wszystko, około 2300 czołgów, 2800 czołgów. Są w stanie w ciągu pół roku podwoić to do prawie 6000 maszyn w linii po rozwinięciu mobilizacyjnym. To jest tak, bardzo dużo. Powiedzmy sobie szczerze, no to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz, o którym mówisz. Tak, no oczywiście. Po co komuś okupować Polskę, prawda? To te same cele można osiągnąć dużo mniejszymi kosztami. Ale to już się dzieje. Polska już jest wyrywana z obowiązań sojuszniczych, już jest wyrywana z instytucji unijnych, instytucji natowskich, już jest marginalizowana na arenie międzynarodowej. Dzisiaj nie trzeba do tego czołgów. No dobrze, to ale to mówisz, że to robi Rosja, to znaczy co? Bo mówiąc szczerze, no to te działania... No, wiesz, no tu jest pytanie, komu na tym zależy, tak? Rosjanie, Putin bardzo ładnie wiele razy, to jest fajny facet, bo on wprost mówi to, co robi i potem to robi, niestety dla nas, tak? I on wiele razy mówił, że on ma zamiar zrobić restaurację Związku Radzieckiego, wiele razy mówił, że zamierza zjednoczyć etnicznych Rosjan w Rosji i wiele razy bardzo jasno i wprost mówił, że zamierza byłe republiki wcielić z powrotem do Rosji na tyle, na ile będzie to możliwe, natomiast kraje, które leżą między wschodem i zachodem, ma zamiar neutralizować, tak? Mowa tu o Polsce, mowa tu o Słowacji, o Węgrzech, o Rumunii, tak? To jest bardzo jasno realizowane. Celem Rosjan nie jest podbicie Polski i podporządkowanie. Celem jest neutralizacja Polski, czyli uczynienie z Polski kraju, który po pierwsze nie ma soft power, a po drugie jest wyrwany ze struktur bezpieczeństwa zachodnich. Tak? Bo trzeba pamiętać, że Polska ma bardzo duże soft power dla Ukraińców i dla Białorusinów. Mhm. Jesteśmy krajem, który jest dla nich tak atrakcyjny, jak dla nas był kiedyś atrakcyjny Zachód. Natomiast Rosjanie, no to jest wielka stacja benzynowa z bronią atomową, tak? Tak. Oni tam, szczerze mówiąc, nie mają za bardzo nic atrakcyjnego, co może być takim atrakcyjnym soft power. No parę procent społeczeństwa się na to złapie, jakiś tam panslawizm, tak, tego typu. Muzyka, idee, rosyjskie teorie. Disco bardzo popularne w przestrzeni postsowieckiej. Tak. Które zawsze na weselach grają. Natomiast No, oni nie mają tego soft power, tak? To jest to, czym Zachód wygrywał. Tak, no ale to, co mówisz, ma bardzo poważne implikacje. No bo akurat izolują nas w Europie i skłócają z Europą nasi kochani politycy. No to co, to rozumiem, że to jest no to albo ruscy agenci, albo idioci, no bo tu i trzeciej wersji trudno sobie wyobrazić. Przyszedłem tutaj rozmawiać o czołgach, nie o polityce, więc akurat dobra. Nie, ucieknę do odpowiedzi na te pytania. Ale... Dobrze. Ale tak, to jest bardzo zasadne pytanie, tak? Komu na tym zależy, skąd się to dzieje, tak? Grasimow, czysty Grasimow, czysty Grasimow. Czytaj scenogramy z Grasimowa i zobacz, w którym etapie jesteśmy, to za głowę się złapiesz. Dobra, okej, ale ja o politykę muszę zapytać, ale w innym kontekście oczywiście, bo już nie wchodźmy w te naparzanki, ja jestem, staram się być apolityczny, i męczy mnie to i to, co się w Polsce dzieje, ta wojna domowa między Tutsi a Hutu. Natomiast mam jedno pytanie o politykę. To znaczy, mówiłeś, że sprzęt jest często używany przez polityków jako ścianka, na tle której można się sfotografować, zaprosić kamery i dobrze wyglądać. No właśnie. I powiedzieć, drodzy wyborcy, zobaczcie, tylko nasza partia jest najlepsza, bo... sprzęt wojskowy, patrzcie, te cudowne armaty, na tle których stoimy, potężne myśliwce, czołgi właśnie, to o to chodzi. No i powiedz, czy być może, bo potrzebujemy innego sprzętu, jak powiedziałeś, czołg świetnie wygląda właśnie i znakomicie się prezentuje na konferencji prasowej Polityka, czyli mielibyśmy tutaj do czynienia z pewnymi interesami politycznymi. Znaczy wiesz, ja się zastanawiam, na ile ten zakup nie jest troszeczkę kalką zakupu F-35, czyli na ile nie jest to zakup, żeby po prostu w pewnym sensie okupić się Amerykanom, opłacić się Amerykanom. No umówmy się, że relacje z nową administracją Bidena no nie są złe, one są fatalne, tak? Szereg fatalnych decyzji podjętych podczas kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, opowiedzenia się po stronie Trumpa i kibicowania Trumpowi został bardzo wyraźnie zauważony przez administrację Bidena. Został też zauważony, znowu nie chcę wchodzić w kwestie polityczne, ale powiedzmy, że światopoglądowo administracja Bidena
która bardzo mocno eksponuje kwestie mniejszości, równouprawnienia, że to jest bardzo kolorowa administracja, bardzo otwarta na różne kwestie równouprawnienia i światopoglądowe, jest bardzo źle odbiera to, co się dzieje u nas w kraju. I Amerykanie bardzo jasno w tej chwili pokazują, gdzie jest nasze miejsce w szeregu, co o nas sądzą. I to bardzo ładnie widać, tak? Ja wiesz, jestem po... Mam ten ogromny plus, że mam za sobą 5-letnie, jednolite studia politologiczne na kierunku międzynarodowe stosunki polityczne i wiem, o czym mówię. I w tym wypadku bardzo jasny sygnał nam przekazują Amerykanie. Polacy, ogarnijcie się, zmieńcie, bo nie będziemy z wami rozmawiać. Natomiast pomysłem naszych orłów jest to, żeby robić drogie i duże zakupy w Stanach Zjednoczonych, no bo wtedy będą na nas patrzeć przychylniej, tak? Co robią wojskowi? No oczywiście bardzo temu kibicują, ponieważ dla nich jest to jedyna szansa, żeby kupować drogie zabawki, tak? Ponieważ prawdopodobnie program modernizacji technicznej to po prostu poszedł do kosza w tym momencie. On jest traktowany bardzo wyrywkowo, jest traktowany nielogicznie. Programy, które są dużo ważniejsze, na przykład karkonosze, czyli tam tankowce i wielozadaniowe i tankowce, albo potem systemy rozpoznawcze są spychane gdzieś tam, fundamenty są blokowane. Natomiast kupuje się nagle szczapę F-35, kupuje się czołgi. No, umówmy się, że to jest taki instrument. W zasadzie PMT stał się takim instrumentem prób realizacji bilateralnej polityki ze Stanami Zjednoczonymi, bardzo płytkiej i bardzo infantylnej w moim przekonaniu jako politologa z wykształcenia. Tak? To nie zadziała, no tak, no to nie pojedzie. Piekielna naiwność, że możemy się kupić Amerykę jak agencję ochroniarską, ładować, czyli w końcu jesteśmy znacznie biedniejszym państwem w tym układzie. Zapłacimy za to. To już byli tacy, którzy myśleli, że tak mogą zrobić. Słuchaj, no powiedzmy sobie, że doją nas ci Amerykanie w sposób piekielny, a te gwarancje, bo przecież to o to chodzi, prawda, że jakby co do czego przyszło, no to liczymy na to, że my im zapłacimy dużo pieniędzy, dolarów, oni nas będą bronić przed Rosją, znaczy, a te gwarancje tak, są bardzo niepewne przecież, prawda, no. Momencik, bo tutaj też trzeba rozgraniczyć parę rzeczy, bo jestem bardzo przeciwny takiemu potępianiu w czombu Amerykanów i krzyczeniu, że Amerykanie są źli. Biznes jest biznes, tak? Ja kupę lat pracowałem z Amerykanami bardzo twardo negocjującymi biznesowo i troszkę miałem możliwość poznania tych ludzi, poznania jak oni myślą, jak oni pewne rzeczy załatwiają, tak? Biznes jest biznes. Amerykanie szanują silnych partnerów, Amerykanie szanują partnerów asertywnych do bólu, Amerykanie szanują partnerów, którzy walczą o swoje. My jesteśmy traktowani jako mięczaki. Jako ludzie, którzy na kolanach kupują wszystko jak leci i biorą jak leci, umizgują się w zamian za pewne możliwe korzyści. Tak, jest to fatalna taktyka negocjacyjna z Amerykanami, najgorsza z możliwych. Natomiast to nie oznacza, że Amerykanie nie przyjdą z pomocą. Bo bardzo trzeźwą i logiczną konstatacją jest to, że Amerykanie mają jednak największy potencjał militarny. Że jednak jeżeli Amerykanie przyjdą nam z pomocą wymierną, no to dla jakichś tam rosyjskich marzeń o dominacji nad Polską jest to game over, tak? Amerykanie są jedynym krajem, który w pojedynkę jest w stanie powiedzieć Rosjanom, nie ruszacie Polaków. I z tego punktu widzenia takiego bardzo zwulgaryzowanego, jeżeli chodzi o międzynarodowe stosunki polityczne, to jest takie, wiesz, z punktu widzenia międzynarodowych stosunków politycznych jest to kompletne prostactwo, jeżeli chodzi o myślenie, tak? No ale powiedzmy, że tak to w pewnym sensie funkcjonuje niestety w elitach politycznych, no to można powiedzieć, że jest pewna logika za tym idąca. Natomiast no zdecydowanie lepiej mieć bardzo dobre relacje w ramach Unii Europejskiej i w ramach NATO i przy okazji w miarę dobre bilateralne ze Stanami Zjednoczonymi, tak? Ja mówię, ja obawiam się bardzo, że ten zakup Abramsów to jest kolejne po prostu umizgywanie się do Amerykanów, kolejna próba takiego naiwnego zaskrabienia sobie życzliwości administracji, która nas nie lubi, która jest nam nieprzychylna i będzie nam nieprzychylna, tak? Ostatni odpał posła Suskiego i z ustawą wymierzoną w TVN, no też został zauważony od razu za oceanem, tak? Nie wiem, na no tak, ale wiesz, ale kupują to naszymi ciężko zarobionymi pieniędzmi, które doją z podatków. To jest bardzo frustrujące. Ale rzeczywiście, no, to jest taka... Często spotykałem się z tym... Będziemy Izraelem Europy Środkowo... Ameryka będzie nas pompowała broń, uzbroimy się po zęby, możemy się skłócić z całą Europą, ze wszystkimi sąsiadami, będziemy tu trwali jak Izrael w Arabskim Morzu. No jest to po prostu oczywiście kompletna naiwność, bo Izrael jest bardzo asertywny z tymi Amerykanami, wbrew pozorom i wbrew pewnym wyobrażeniom rozmawia. Izrael jest po prostu silny, a my zachowujemy się w bardzo, z mojej perspektywy, jako Polaka. Natomiast powiedz mi, czy to nie jest też z drugiej strony, że nie tylko my się narzucamy
w ten sposób sobie prowadzimy dolarową politykę, ale też czy to nie jest trochę tak, że my kupujemy to, co akurat Amerykanie mają na zbyciu, nie to, co jest potrzebne naszej armii, tylko to, co akurat Amerykanie chcą sprzedać. Oczywiście pije nie tylko do F-35 głównie, ale być może do Abramsów też. Nie wydaje mi się. Ponieważ tutaj pewnej kuchni nie mogę zdradzać i warsztatu pracy, ale powiedzmy, że parokrotnie Amerykanie byli ciężko zaskoczeni naszymi propozycjami biznesowymi zakupów. Więc raczej idzie to w tym kierunku, że to nasi mają czasami dość kosmiczne pomysły, a Amerykanie łapią się za głowę w tym momencie i mówią, o Boże, no to jest niemożliwe, że ktoś chce tak kupować sprzęt, no ale dobra, no chcą, no to jasne, że im sprzedamy i zarobimy trzy razy tyle, tak? Więc ja myślę, że oni z łzami szczęścia w oczach naprawdę usilnie próbują zrealizować te pomysły, ponieważ za tym idą potężne miliardy, które zarobią w cyklu życia sprzętu. Więc no, wydaje mi się, że to jednak nasze orły tutaj wiodą prym i raczej bym uciekał od spiskowej teorii dziejów, tak? To nie jestem i wyznawcą ani zwolennikiem i uważam po prostu, że niestety z taką jakością elit i z taką jakością prowadzenia spraw, no takie są efekty, tak? Taka sanacja bis. Tutaj takie oczko puszczam do ciebie jako do historyka. Dwa ostatnie pytania. Pierwsze jest takie, no dobrze, to w takim razie zamieńmy się z panami, którzy na dzisiaj rządzą. Załóżmy, że to my byśmy mieli zdecydować, jakie czołgi kupić dla polskiej armii we dwóch. Ja tak, wiesz, na chłopski, ty jako specjalista, ja na chłopski rozum. I operacji Barbarzyńskiej powiedział, że więcej Leopardów, żeby po prostu uprościć ten system, żeby było jak najmniej typów czołgów, najmniej typów części. Więcej Leopardów od Niemców, no i może jakoś to będzie wyglądało, no ale też z drugiej strony rozumiem, że rząd obecny, który no, jak to od Niemca, germanofobiczne z czasów Gomułki, wiesz, antygermańskie fobie rozbudza w swoich mediach, no to trudno mu to zrobić. Wielki brat, nasz przyjaciel. No ale dobrze, co ty byś kupił dla polskiej armii? Przede wszystkim nie kupowałbym teraz czołgów, absolutnie żadnych. Systemy walki radioelektronicznej to jest bezdyskusyjnie najważniejsze, systemy rozpoznawcze. To są najważniejsze rzeczy, które bym kupił. Absolutnie bym nie ładował w tej chwili środków czołgi. Po prostu nie. Sytuacja jakiejś tam ograniczonej, krótkiej kołdry. Ale gdybym już musiał te czołgi kupić, znowu wstrzymałbym się do 2030. Dlaczego bym się wstrzymał? Zarówno Abrams i Leopard bardzo utyły. W obu krajach trwają prace nad wprowadzeniem ostatecznych wersji tych pojazdów, które już totalnie wyczerpią zakres modernizacyjny. To będzie Leopard 2A8 i M1A2-3. Tak, nie M1A2, tylko M1A2-3. I teraz tak, nie wiemy jeszcze, jaki będzie kształt tych wozów. Są tylko bardzo mocne przypuszczenia, że te wozy będą miały nie trzyosobowe załogi wieży, tylko dwuosobowe, a mianowicie wyleci z nich ładowniczy, który zostanie zastąpiony automatem ładowania. W związku z tym te wieże będą krótsze i co pozwoli zredukować masę tych pojazdów o około 5 ton. To jest to, co zrobili Sowieci w latach 60-tych, 70-tych, czyli wywalenie ładowniczego z pojazdu powoduje, że on może być o 5 ton lżejszy, tak? Bo po prostu 5 ton to tyle kosztuje dodatkowy człowiek w pojeździe, aż 5 ton. Około oczywiście szacujemy, tak? Tak, trzeba go obudować pancerzem, blachami, wszystkim, tak? I w tym momencie jest bardzo prawdopodobne, oczywiście mogę się mylić, tak, ale jest bardzo prawdopodobne, że te finalne wersje, ostateczne wersje rozwojowe będą posiadały jednak trzyosobowe załogi, czyli kierowca, dowódca i celowniczy i automat ładowania w niszy wieży, co pozwoli zejść z poziomu obecnie masy między 68 a 72 tony metryczne, to jest ważne, nasze europejskie tony, do poziomu 60-62, maks 65 ton, tak? Czyli ten poziom mobilności wzrośnie, spadnie problem z poruszaniem się wozów na polu walki, tylko te wersje pojazdów prawdopodobnie z nowymi wieżami prawdopodobnie zostaną wypuszczone w okolicy 2030 roku. W związku z tym kupowanie teraz pojazdów jest bardzo złym pomysłem, ponieważ po pierwsze mamy dużo pilniejsze potrzeby, tak jak walka radioelektroniczna, rozpoznanie. Po drugie, tak jak wspominałem, prawdopodobnie w przeciągu kilku lat wejdą do produkcji, albo inaczej zostaną opracowane wersje rozwojowe Leoparda i Abramsa, które będą lżejsze, będą jeszcze lepiej opancerzone niż są teraz. W związku z tym kupowanie teraz tych wozów moim zdaniem jest generalnie złym pomysłem z punktu tego, w jakim momencie rozwoju znalazły się te konstrukcje. No i z punktu tego, że mamy pilniejsze wydatki. Tu bym chciał jeszcze powiedzieć jedną rzecz, ponieważ jak
Mieliśmy taką mailową wymianę zdań przed programem, w którym napisałeś mi o białych słoniach, czy czołgi się kończą na polu walki z racji przeciwpancernych pocisków i tak dalej, rakiet, dronów i tak dalej. To od razu odpowiem nie, absolutnie nie. Amerykanie w tej chwili tak są przekonani do czołgów, że całość ich floty czołgowej ma góra 10 lat, czyli nie mają wozów starszych niż 10-letnie, a za parę lat wszystkie wozy będą miały około 5 lat, czyli będą praktycznie nowymi wozami. Co więcej, Amerykanie zamawiają sobie właśnie 5 tysięcy lekkich czołgów do wsparcia brygad piechoty i do wsparcia brygad na Strykera, ponieważ Amerykanie uznali, że w tych lekkich formacjach potrzebują czołgów. Tak samo wprowadzenie aktywnych systemów ochrony spowodowało, że czołgi jako takie przeżyły swój renesans i systemy aktywnej ochrony, na przykład w warunkach konfliktu ograniczonego, zredukowały skuteczność pocisków przeciwpancernych praktycznie do zera. Oczywiście na te systemy są środki zaradcze, Rosjanie je wdrażają, to jest ciągły wyścig pancerz-pocisk, ale bez wątpienia nie da się powiedzieć, że czołgi w tej chwili są przeżytkiem, że czołgi wyczerpały swój potencjał na polu walki, że czołgi jako takie będą zamieniane przez jakieś tam rewolucyjne systemy uzbrojenia. Nie, to nie będzie miało miejsca, to mówię od razu. Czołg był, jest i wdający się przewidzieć w przyszłości, czyli jednego pokolenia 25 lat, dalej będą na polu walki, co więcej będą odgrywały rolę dominującą. Tak jak mówiłem, to jest ten miecz, którym się przebija ostatecznie przeciwnika po oślepieniu go. No tak. Wiesz, bo mówi się rzeczywiście sporo o tym, szczególnie po doświadczeniu, gdzie te merkawy, które tak chwaliłeś, no jednak tam bardzo często właśnie facet z Hezbollahu, który tam trzyma jakąś rurę, potrafi z zasadki to strzelić, no to te merkawy były bezradne. Chyba ze 20 maszyn tam, taka rura z jakimś tam pociskiem, kilka... Troszkę pytanie, w jakiej wojny się szykuje? Znaczy tak, zacznijmy od tego, że w przypadku Hezbollahu to była wojna hybrydowa, czyli toczona za pomocą bardzo nowoczesnego sprzętu, aczkolwiek w sposób partyzancki, tak. Hezbollah to była formacja o bardzo wysokim morale, bardzo dobrze wyszkolona, bardzo dobrze wytretowana i dysponowała rosyjskimi kornetami i metysami M, czyli pociskami, które mają bardzo dużą przebijalność i przebijalność nowoczesnych pancerzy. I między innymi na bazie doświadczeń z Libanu, które nie były takie tragiczne, wbrew pozorom, jak się popatrzy na straty. Izraelczycy zadecydowali o wprowadzeniu aktywnych systemów ochrony, czyli ten słynny trofi wiatrówka. Swoją drogą chodzą plotki, że te systemy będą miały polskie Abramsy. Uwierzę, jak zobaczę. Natomiast zastosowanie tych systemów na polu walki okazało się być potem wielkim sukcesem dla Żydów, ponieważ żaden atak, czy to granatnikiem przeciwpancernym, czy też przeciwpancernym pociskiem kierowanym, na czołg wyposażony w ten system nie zakończył się sukcesem. Pocisk nawet nie trafia w pancerz, tak? Czyli w warunkach konfliktu asymetrycznego albo niskiej intensywności skuteczność tych środków rażenia została zredukowana do zera. Oczywiście, jeżeli rozpatrujemy starcie... Mają ten system? Mają swoje własne trzy. Właśnie je dopracowują, niedługo je wdrożą, co spowoduje, że drastycznie spadnie skuteczność środków przeciwpancernych NATO. I znowu, z tego punktu widzenia, czołg jest dużo lepszym wyborem, ponieważ przeciwpancerny pocisk podkalibrowy z czołgu jest bronią ostateczną. Nie istnieją systemy aktywnej obrony, które są w stanie taki pocisk zatrzymać, jak na razie, tak? Natomiast Rosjanie mają system Arena-M, który niedługo będą wdrażać. Oczywiście to są systemy drogie, one nie będą wdrażone naraz na wszystkie pojazdy, tak? To się będzie ślimaczyć u Rosjan, ale można założyć, że w przyszłej do końca tej dekady i na początku przyszłej czołowe jednostki rosyjskie, czołgi w czołowych jednostkach rosyjskich zostaną wyposażone w system aktywnej ochrony. On bardzo mocno zredukuje skuteczność przeciwpancernych pocisków, czy kierowanych, no tak, i rakietowych. Tutaj już facet z rurą, czyli z takim właśnie pociskiem PPK nie wystarczy. Natomiast on nigdy nie wystarczył. Historycznie patrząc, skuteczność tego typu ataków na Abramsy w Iraku to było 1,5%, 3%. Nawet w przypadku tego słynnego polowania na pojazdy w Syrii, gdzie ta taktyka syryjska była tragiczna. Te wozy początkowo nie miały kamer termalnych, to państwo w ruinie, tak, to bardzo źle to wyglądało. Nawet wtedy skuteczność przeciwpancernych pocisków kierowanych nie przekraczała 30%. W najgorszym momencie dla armii Asada, tak? Potem po wdrożeniu bardzo ciekawych środków zaradczych, czyli takich aktywnych systemów ochrony, które uszkadzały wzrok strzelca i powodowały bóle głowy, skuteczność przeciwpancernych pocisków kierowanych spadła poniżej 10%. I to mówimy znowu o najgorszych możliwych warunkach dla czołgów, tak? Więc no, takie mity, które funkcjonują w internecie i tam w przestrzeni, są często bardzo odmienne od rzetelnych analiz, bardzo odmienne od tego, co można wyciągnąć na podstawie OSINT-u, bardzo odmienne od wniosków, które wyciągają wojskowi na podstawie tego, czego nie wiemy, tego, czego nie widzimy. Tak? Czołgi mają jeszcze przed sobą długie życie, czołgi nie znikną z pola walki, ale to nie znaczy, że należy w nie ładować wszystkie pieniądze i niekoniecznie to oznacza, że należy je kupować już teraz, zaraz, natychmiast. Po prostu. No tak, bo
jest horyzont czasowy? Krótko tego, bo już musimy kończyć. Kiedy te czołgi miałyby do nas już wjechać? Nic nie wiemy. Nic nie wiemy. Amerykanie mają rozgrzaną linię produkcyjną. To nie będą wozy z pustyni. To będą wozy nowo produkowane dla nas. Zwykle tego typu kontrakty się zapinają w około 4 latach do dostarczenia pierwszych wozów. 4 lata. Prawdopodobnie wozy by dotarły do nas do końca dekady wszystkie. Może do 2027, tak. Znaczy, wiesz co, to jest tak realnie licząc, bo teraz pamiętaj, że szkolenie brygady na nowym typie sprzętu to są minimum 4 lata. Najpierw masz pierwszy rok na szkolenie załóg, potem pluton kompania, potem masz drugi rok na szkolenie certyfikowanie batalionu, trzeci rok masz na szkolenie batalion, brygada i brygady, tak? Czyli masz minimum 3 lata, te wozy muszą jeszcze dojść, czy muszą być żołnierze indywidualnie przeszkoleni. No w związku z powyższym, po dotarciu wozów dla całej brygady, no to liczymy 3-4 lata, zanim ona zostanie przeszkolona i certyfikowana na nowym typie broni, tak? De facto formowana na nowo. To jest to, co było z Leopardami po trafieniu do Wesołej. Okej, okay, to w takim razie miejmy nadzieję, że wojna nie wybuchnie w międzyczasie, ale właśnie to absolutnie ostatnie pytanie, bo uciekło się, mówiąc, że przed odpowiedzią na to pytanie, że nie czas na czołgi. No dobra, ale już przyparty do ściany. Co byś kupił? Leopardy czy Abrams? Oczywiście. Leopard 2.7AV. To jest jedyne sensowne wyjście, ponieważ mamy do nich kulawy jakieś, ale jednak jest ten system logistyczny. Mamy wielu pancerniaków przeszkolonych na nich. Są to wozy, które były remontowane w Poznaniu do pewnego stopnia, do pewnego poziomu, do pewnego stopnia w Bumarze. To są wozy, do których mamy ośrodek szkolenia, trochę trenażerów, symulatorów. Więc najbardziej logiczny z punktu widzenia tego, co już jest, byłby zakup Leopardów 2A7 w najnowszej wersji. To są wozy, które są tak samo ciężkie jak Abramsy, które mają podobny poziom osłony pancerza, które mają podobny poziom siły ognia, podobny poziom mobilności, palą trochę mniej, mają swoje inne wady w stosunku do Abramsów, mają trochę zalet, ale z punktu widzenia tego systemu, tak, czyli tego poziomu operacyjnego, poziomu strategicznego, którym byśmy rozpatrywali te czołgi, byłyby dużo sensownym wyjściem niż Abramsy. Zdecydowanie. Natomiast znowu już zadecydowała ta paskudna polityka i po prostu wybrano takie, a nie inne czołgi. No i teraz wojska pancerne i zmechanizowane będą musiały zjeść tą żabę, tak? Ja się tylko modlę, żeby to nie okazało się na koniec dnia, że to będzie zakup jednego batalionu, a tak jak z Wisłą, że miało być ileś baterii, stanęło na 4, tak? Więc ja tylko się modlę, żeby tak się nie skończyło w przypadku Abramsów, bo to będzie kompletna, absolutna tragedia i klapa, tak? No ale o tym przekonamy się jutro na konferencji prasowej. Tak jest. Zobaczymy, co będzie. Duże nadzieje rozbudzone, ale mogłoby być jeszcze lepiej. Będziemy śledzić to bardzo, będziemy to bardzo śledzić w historii realnej. My już jesteśmy umówieni na kolejną dyskusję. Dziękuję Ci bardzo. Oczywiście, bardzo chętnie. Moim gościem. Tobie też dziękuję. I z Nowej Techniki Wojskowej. Dobra. Dobranoc i do zobaczenia. No a Państwu oczywiście dziękuję za obejrzenie naszej. Nasz znakomity ekspert przybliżył Państwu całą kuchnię dotyczącą nowoczesnych czołgów i tego zakupu. Drodzy Państwo, wspierajcie historię realną, komentujcie filmy, lajkujcie, subskrybujcie kanał i wspierajcie nas na Patronite. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Dobranoc.